dzisiejszym odcinku wszystkie moby zostały zamienione w popularnych youtuberów. A gdyby tego było mało, to z każdym z nich możemy handlować. A dzięki temu dostaniemy naprawdę nielegalne przedmioty. Piątek piąteczek, myli państwo. Dlatego możemy sobie przybić taką piątkę łapką w górę i zaczynajmy. Okej, już faktycznie widzę, że tutaj na przykład stoi Preston. Tam ktoś pływa, no i mamy dosłownie wszędzie mamy jakieś moby. Znaczy moby to są youtuberzy, nie moby i z każdym z nich, tak jak mówiłem, będziemy mogli handlować, żeby coś sobie kupić. Na przykład, co możemy dostać od Prestona, kiedy jesteś wysoki, chłopie? Kim ty w ogóle jesteś? To jest owieczka i od niego będziemy mogli kupić na przykład lawowy hełm. Tylko, żeby cokolwiek od nich kupować, potrzebujemy szmaragdy, więc nawet tam, gdzie mamy ten wielki bastion, czy jak to się tam nazywało? Pewnie znajdziemy jakiegoś specjalnego moba, no ale zanim nie znajdziemy wioski Willagera, to nie mamy jak czegokolwiek kupić. Więc ja robię narzędzia i lecimy jak najszybciej zdobyć szmaragdy. Jak ty tam sobie teraz siedzisz, nie? Ja robię narzędzia, nie? To takie pytanko mam. Czy subskrybujesz kanał, czy tak sobie po prostu tutaj siedzisz i tak nie subskrybujesz? Niesubskrybowanie jest nielegalne, pamiętajcie. Skąd ja teraz kamień wezmę, jak żadnej wioski nigdzie nie ma? No dobra, ja mam jeszcze jedną zagwozdkę, nie? No bo skoro moby zostały podmienione na youtuberów, to czy jeżeli podejdziemy do moba, który teoretycznie był na nas zły, nas atakował, był agresywny, to czy w tym momencie ci youtuberzy też będą nas atakowali, jakby... To może być ciekawe. Zamiast iść w góry, powinienem pójść tam na polanę, no bo w górach to wioski nigdy nie znajdę, a na polanie zawsze chyba są. A co od ciebie dostanę? Hanna XX Rose. Ej, możecie napisać, kogo z tych youtuberów w ogóle znacie, bo ja nie znam większości jakby. Henry? To jest Henry. Uuu, możemy dostać się do mansion? Dobra, to wszystko... O, właśnie! Jeszcze jest wioska, to wszystko ciekawie brzmi, jakby nie mogę się doczekać, aż będę od nich kupował te rzeczy. Wisp wygląda tak, jakby coś mu się stało, jakby... Ale możemy kupić od niego super kilo. Dobra, najpierw do wioski jakby, bo inaczej nie zdobędę szmaragdów. Dobra, to są chyba wieśniacy Shadow Apple. W ogóle nie mam zielonego pojęcia, kto to jest, ale wygląda tak, jakby był wieśniakiem. I od niego możemy kupić blok szmaragdu za drewno, co ty gadasz? To się opyla, byli państwo, Dream! To nie jest Dream, to jest żelazny golem na 150 milionów%. Zobaczymy, czy jak go walnę, to będzie mnie atakował, bo Dreama to ja chyba nie pokonam. Dobra, ile mogę od ciebie kupić teraz, przyjemniaczku? Szmaragdów, czekaj, bo to nie jest zbyt dużo. To będzie ile? 45, dobra, ja nie wiem, czy to starczy, bo tutaj wszystkie moby są podmienione, więc z każdym mobem będziemy mogli handlować. Ja potrzebuję chyba dużo więcej tego drewna. Dobra, myślę, że tyle mi starczy i idźmy do Dreama sobie pohandlować. I nie wiem, czy jak go nie utłuczemy, też przypadkiem nie dostajemy przy okazji żelaza, dobra. Mogę od niego kupić łódkę? Okej, okay, Dreamboat. Okej, okay. Ale co to może dać, czekaj, jakby... Co to daje? Dobra, zostawmy to, dowiemy się później, co to nam da. Zaatakujmy go, zobaczmy, czy on będzie faktycznie nas bił, bo to może być dosyć dziwna sytuacja. Nie atakuje nas, zobaczcie. Dobra, czyli te moby są, ale chyba nie bardzo nas atakowały, bo tutaj widzę, że Dreama nie da się ciężko pokonać, jakby nie bardzo chce się z nami bić. I dobrze, bo nie miałby szans! Okej, okay, nawet dostałem żelazo tak, jak powinno być, podoba mi się. Zara, pójdziemy handlować dalej, hahaha. Jakie rzeczy można kupić kozackie przecież. 45 chlebów, jakby, jakim cudem za każdym razem, w każdym odcinku to sobie 45 chlebów równo się robi. Kurde, dostałem za mało żelaza, bo mogę sobie tylko wiadro zrobić, ojeny, całe życie pod górkę. Dobra, idziemy handlować najpierw, jakby handlowanie jest dla mnie w tym momencie ważniejsze. I spanko, bo noc idzie, spanko do śpiulkolotu też jest ważne. Kim ty jesteś? Co jest? Co to za mob w ogóle jest? Kot! Co mogę od ciebie kupić? Mikstura skoku! Ej, za jednego szmaragda? No pewnie, że tak! To jak za darmo, dobra, idziemy spać. Wypacz, panie youtuberze, ale tutaj trzeba by było się przespać. Panie, nie kładź mi się pan tutaj. Dobra, wracamy tam, gdzie byłem, bo tam było trochę więcej możliwości do handlowania, okej? Okay? Weźmy sobie od Prestona od razu ten kask, bo on będzie na pewno jakoś potrzebny. Lava helmet wydaje się tak, jakby dawał nam, no właśnie, ognioodporność, a to jest niesamowita rzecz w Netherze. PewDiePie, co dostanę od PewDiePie'a? Okej, okay, panie PewDiePie'u, dostanę... Okej, okay, weź sobie to kup, jakby, albo weź 16 sobie wezmę. Stać mnie, jakby mam dużo, dużo mam szmaragdów. Ja chcę do tej kobitki, bo od niej można było jakieś jajka kupić. Co tu mogę? O, patrz, mogę normalnie, jajka. Bridge egg, co to daje? Czekaj, weź kup trochę więcej tego. Dobra, i zobacz, bo to bridge brzmi tak, jakbym mógł zrobić sobie z tego most. O, właśnie, genialnie o to chodziło. Mosty to fajne rzeczy, co? Zostaw te jajko, one się przydadzą. Dobra, w tamtą stronę chyba był ten, to miejsce, gdzie mogliśmy pójść do tych z długimi nosami, tylko sinych. A co miałem dostać od Wispa, halo? Panie Wisp? Dawaj to! No pewnie, że tak, jest ataki kill-off. Wow! 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 Ej, taki jest kozacki!
Okej, okay, możemy jeszcze pohandlować w wodzie. Co dostaniemy od Phoenix SC? Jakby... Pokaż mi się tutaj, panie. Panie! Wiadro z wodą! Ty, no pewnie, że se wezmę za darmo? To dobrze, że nie musiałem żelaza zbierać. Dobra, wyszedłem. Z Prestonem handlowałem, nie? Tak, dobra, handlowałem. Z Henrym nie handlowałem, dobra, weź od Henry'ego coś kup, bo od niego... O właśnie, to miałem kupić! Dawaj, dawaj mi ten domek i dawaj mi to! Zaraz tam pójdziemy do kampie, wybierzemy się jeszcze do tamtego miejsca. Kto to jest? Bionic... LMAO, czekaj, co możemy od niego... Wow! Ej, to ja poproszę taki łuk z nieskończonością, tylko jeszcze strzały bym potrzebował. Ej, może tu u góry będą strzały, wiecie co? Zanim pójdziemy do Netheru, bo tam też będą nowe moby, to ja bym z chęcią poszedł sobie do podziemi, do creeperów, do zombiaków, do szkieletów i tak dalej, no bo oni też będą przemienieni i jakby dadzą nam inne rzeczy. Okej, jednak niczego to ja nie ma, dostanę tylko stringi, dzięki wielkie. I... Pięknie, udało się. Tylko weź teraz jakieś podziemie jeszcze znajdź. Ej, tam coś jest na dole, mam wrażenie. O, weź wiadro! Oła, prawie zginąłem! Jest kopalnia. Teraz pytanie, czy będą gdzieś moby. Ej, no już kogoś widzę, zobacz. Ktoś tutaj się powoli pojawia, ale oni są jakoś daleko. Jedno, jako kopalnia dziwna. No dobra, ale możemy zejść. I tutaj na dole jest George Not Found. O, znalazłem go! Panie George! O, dzień dobry, co dostanę? Googie Boots! A co one dadzą? Nie mam pojęcia. Ale se załóż. No nic nie dają. No nie. Może potem się okaże. Dobra, ale to był tylko szkielet. Jeszcze potrzebujemy... Okej, okay, tam widzę jakiś tapl. To już będzie część... kogoś tam. O, dzień dobry. Co dostanę od pana? Stronghold! Co ty gadasz? O, tylko potrzebuję jedno oko Enderu i normalnie Stronghold będę mógł sobie stworzyć. No tak, to mi się podoba. No dobra. Zrobiło się ciekawie. Tylko teraz by trzeba było jakoś stąd powoli wychodzić i znaleźć sobie... Okej, okay, Speed Silver. Czekaj, daj mi ten kilo. Panie Speed, ja chcę się pohandlować. To on lata? Co jest? Elytra! Wow! Dawaj ją! Za darmo to uczciwa cena! Time Deo? Okej, okay, ja do niego potrzebuję jakoś dojść. Jak tam dojść? To on tutaj nade mną gdzieś jest, to będzie chyba pająk, co? O, panie! Dawaj! Możemy handlować! I co, od ciebie dostanę? Czapkę Mikołaja? Po sobie czapka Mikołaja? No ale weź, no za darmo to trzeba wziąć, zobaczymy u góry, może coś będzie ciekawego dawało. A ty już byłaś. Dobra, trzeba stąd wyjść do góry, bo tutaj chyba niczego więcej nie znajdę. Nie, nikogo więcej ciekawego nie widzę, więc możemy stąd wyjść. I jak wyjdziemy, to ogarniemy sobie perełki. Dobra, sprawdźmy jeszcze to faktycznie, jak już wyszliśmy na... Ej, tam jest jakiś latający typ w ogóle, o co tu chodzi? Czekaj, kim ty jesteś? Lewitacja, ej, dawaj ją! To ja chcę takie z trzy! Dobra, wejdźmy teraz tutaj, bo tutaj też będą nowe moby chyba, jak wejdziemy do środka. I gdzie mnie przeniesie? Okej, przyniosłem je pod wodę. Halo? Co się stało? Mam wrażenie, że coś poszło ewidentnie nie tak. Ale widzę kogoś takiego i mogę kupić sobie coś. Czekaj. Patyk z odrzutem. A weź sobie, nie wiem do czego mi to potrzebne, ale weź. Tylko ja miałem być gdzieś indziej. Okej, kliknę znowu i mam to? Czekaj, weź to zniszcz. Weź w innym miejscu, co? Bo to tak nie zadziałało chyba do końca, mam wrażenie. No nie, no ewidentnie coś nie działa. Dobra, no to trudno, no to nie przeniesiemy się do innego świata. Pora w takim razie wejść do Netheru. Gdzie ja teraz lawę znajdę? Latanie tak w nocy zwykle jest dosyć niebezpieczne, ale teraz one by wypadało i znowu znalazłem kolejny ten. Jakim cudem to jest tak blisko siebie? Ej, czekaj. To mi init, kim ty jesteś? To jest jakiś... On wygląda jakby to był Enderman. Możemy od niego kupić sobie za szmaragd Girl Boss. Kto to jest? Ja nie wiem, czy chcę to klikać, poczekaj, zostawmy to na razie, bo to... Boss nie brzmi nigdy dobrze. Okej, okay, ja potrzebuję... A nie, dobra, time deck już był, to wszystkich chyba mamy. O, patrz, Dreama mają schowanego, nawet dwóch Dreamów. Tylko tam widziałem, że jest jeszcze chyba portal. Zobaczymy, czy da się go odpalić jakkolwiek, ale jeszcze dajmy wejść do góry. No i nic ciekawego, dobra, weź stąd wyjść. A portal da się odpalić, czy zepsuty całkowicie? Okej, okay, nie jest źle. Coś będzie w środku, jeden szmaragd, złote jabłko, mamy krzesiwo, dobra. Ale z tego to ja dużo nie ulepię. A mogę sobie postawić jeden obsydianik co najwyżej tutaj. Gdzieś tam sobie to pociągnąć, ale potrzebujemy wody. Czyli woda tu, lawa tu, lawa tu, woda tu. Ops, zepsułeś to delikatnie. Ops, czekaj, bo ci nie wyszło. Tu, cyk. O, jest, patrz, widziałeś? Tu, cyk. Musimy... Tu, cyk, pięknie, nie! A miało być tak pięknie. Ej, bo mi tu brakuje w zasadzie chyba tylko dwóch. O, jest jedno. Dobra. I tylko jeszcze jedną lawę muszę gdzieś znaleźć. Proszę, dajcie mi lawę, no musi gdzieś jakaś jedna się chociaż ostać. Dobra, teraz tylko tu, cyk, tu. Okej, okay, i mamy to. Nie!
Jakim cudem to nie działa? Tu i tu. O, teraz. Działa? Działa, pięknie. Dobra, wchodzimy do netheru, handlujemy dalej, zobaczmy, co tam ciekawego mi się jeszcze przetrafi. Czy ja tam widzę Mr. Beasta, tylko jak ja mam się do niego niby dostać? Ej, mikstura lewitacji będzie dobra. Na 3 minuty mam mikstura lewitacji, żeby dostać się jakoś do Mr. Beasta. Halo, proszę, daj mi pohandlować. Szybko, potrzebujesz maragd do ręki? Jak on zna... Ty, bo on... Jakiś... No chodź, do góry! No nie. Kurde, mam jeszcze 2 minuty lewitacji, a żebym już tutaj utknął, no. Coś poszło ewidentnie nie tak. Kurde, bo jakaś lewitacja to nie da się spaść. Dzięki panie Mr. Beast, udało się! I co teraz mogę dzięki temu robić? O, podpalać sobie. No to fajnie, to elegancko. O, chyba Mr. Beast teraz ginie. Dobra, nieważne, pohandlujmy się tutaj dalej. S Major, od ciebie mogę kupić, co to jest? To wygląda jak jakieś coiny. Dobra, bo to są coiny w sumie, ty geniuszu. Kurde, już dużo rzeczy mi się tutaj nazbierało. Jeszcze jest Crafty do przehandlowania. Czekaj. Ej, od niego można perły kupić, co ty gadasz? To ja potrzebuję więcej złota, tylko żeby zdobyć złoto, to co ja może teraz zrobić? Ja potrzebuję znaleźć gdzieś bastion. Dobra, trzeba to zrobić w jak najszybszym tempie, bo mogę kupić sobie perły. Tu mam portal, jesteśmy na kordach. Minus 40 na 100. Okej, nie jest źle, mamy bastion. I teraz pytanie, czy ktoś jeszcze tutaj inny będzie w środku, bo z piglinami widzę, że już handlowałem, bo to był Crafty po prostu. Trzeba było tutaj zejść, oni na szczęście mnie nie będą atakować, więc mogę sobie handlować jak mi się żywnie podoba. I kraj złoto, które jest tam, genialnie. I widzę, że jest jakiś nowy youtuber, ale to jest chyba ten piglin niebezpieczny. Dobra, to jest... Okej, mam 2 nowych youtuberów do handlowania, podoba mi się. O, co mogę? Youtuber spawnek? Ej, dobra, weź sobie to, co mi to da, nie mam żadnego pojęcia. Okej, są 2 bloki tego i mamy kuszę. A dobra, nie potrzebuję kuszy, mam tamto w sumie. Na obsydian, kolejne złoto i w końcu mam strzały. Dobrze, że jest elytra, możemy tak sobie zrobić, genialnie. Okej, Crafty, czekaj, ja dam ci od razu to i daj mi 16 pereł, tyle na pewno mi wystarczy. Ja bym musiał tam się na dół jakoś dostać. Coś ty zrobił, idioto? Czy ja wzdjąłem sobie elytrę? Nie gadaj, że ja ściągnąłem sobie tam elytrę wtedy. Jak można było coś takiego zepsuć, ty idioto?